Witam serdecznie. Ja nazywam się Filip Podstawski i prowadzę kanał Alter Historia. Słuchamy właśnie podcastu stworzonego na bazie rozmowy, która odbyła się na żywo na moim kanale. Tematem jest Elvis Presley i dziwne wątki w jego biografii. Zapraszam do słuchania. Elvis jest znaną postacią, gwiazdą światowego formatu, ale też wiele aspektów jego biografii nie jest dobrze znana. Między innymi jego takie koneksje polityczne. On między innymi napisał list do Richarda Nixona, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, prezydent Stanów Zjednoczonych na jego wezwanie odpowiedział i Elvis był zaproszony do Nixona. Rozmawiali na bieżące tematy. Elvis był zainteresowany mocno i zafrapowany sytuacją polityczną w kraju. Rozmawiał na ten temat. Jest w ogóle więcej wątków nieznanych w biografii Elvisa. Między innymi też to, że sięgał również po książki o takim charakterze ezoterycznym. Ostatnio właśnie widziałem jakąś taką, powiedzmy, głównonurtową biografię Elvisa, gdzie w ogóle to nie było wspomniane, a mimo wszystko taki bardzo, bardzo ciekawy wątek, że on również takimi nurtami się inspirował. Tutaj przedstawimy takie mniej znane fakty z życia Elvisa. Mam nadzieję, że będzie to interesujące. Program nazywa się Dekoder Popkultury, tak jak widzieliśmy w intrze. Jest to już drugi tego typu program z tej kategorii, gdzie rozmawiamy na żywo. I moim gościem jest również, tak jak ostatnim razem, Przemysław Wagiński. Tak, witaj Przemku. Przemek, zaraz poruszę te tematy. Ja na początku chciałem jednak zagaić chwilę co do samej postaci Elvisa. Tak jak wspominałem właśnie na początku, wiele aspektów jego biografii jest nieznanych i mimo wszystko jest on dosyć tajemniczą postacią. Zaczął karierę robić bardzo wcześnie, chociaż na początku, co ciekawe, wiele osób nie dawało mu szansy, że w ogóle zaistnieje w świecie muzyki. Jeden z jego nauczycieli muzyki w ogóle odmówił mu jakiegokolwiek większego talentu. Elvis został nazwany przez tego nauczyciela kimś, kto po prostu nie powinien się tą muzyką jako taką zajmować. Mimo wszystko Elvis się nie zraził do tego. I co bardzo ciekawe, on już w bardzo młodym wieku, mimo takich niepowodzeń typu szkolnego na początek, zaczął pracować z pewnym radiem, które nadawało muzykę. Było to możliwe dzięki znajomości z takim muzykiem, który nazywał się Mississippi Slim. To był pseudonim artystyczny. W rzeczywistości ten człowiek miał na imię i nazwisko Carwell Lee Osborne. Był on muzykiem wykonującym taką muzykę folkową. Stylizował się na rodzaj takiego hillbilly, na takiego typowego, nazwijmy to, cowboya ze Stanów Zjednoczonych. Później Elvis trochę podchwycił ten właśnie klimat. Też się będzie ubierał trochę w podobny sposób, tylko oczywiście z dodatkowymi pewnymi elementami w stroju. No zresztą w takich jego kostiumach było dużo więcej inspiracji. Też Przemek więcej o tym opowie. Ale w każdym razie interesujące jest to, dlaczego w ogóle doszło do takich znajomości. To znaczy, Mississippi Slim był kilkanaście lat starszy od Elvisa, a on właśnie z jakiegoś powodu nagle go zaczął lansować w radio. Jest to wytłumaczone w taki sposób, że Elvis znał młodszego brata właśnie tej ówczesnej gwiazdy muzyki folkowej, to znaczy Mississippi Slim. No ale to też jest takie zastanawiające, dlatego że w oficjalnych biografiach mówi się raczej, że Elvis był taką postacią, która wywodziła się z mało znaczących środowisk, a tu jednak miał takie koneksje, że od samego początku udawało mu się zdobywać jakąś uwagę, że spotykał osoby, które go lansowały. No być może był to po prostu przypadek i on miał takie wyjątkowe szczęście, że takie osoby poznał, ale na jego drodze życiowej jest dużo więcej takich ciekawostek. W wieku kilkunastu lat właśnie przez pana Mississippi Slim był zaproszony do nagrań, które były puszczane w ówczesnych radiach. I już wtedy stawiał pierwsze kroki w muzyce, mimo tego, że, tak jak wspominałem wcześniej,
Na początku nic nie zapowiadało tego, że on może tą karierę muzyczną jako taką zrobić, bo jego nauczyciele od muzyki byli raczej powątpiewali w jego rzeczywiste zdolności. Tutaj jednak to nie było jedyne ciekawe, jedynie mi była jedyna ciekawa znajomość z młodości Elvisa, sugerująca, że być może te biografie, które sugerują, że on nie miał żadnych powiązań, są błędne. To znaczy, w młodości założył on też coś takiego jak Memphis Mafia. Taką organizację zrzeszającą jego bliskich znajomych, która no, dokonywała różnych takich, powiedzmy, aktów. Może Przemek coś powiesz o tej Mississippi Mafii, jeśli chodzi o jej akcje i tak dalej. Tak w kilku zdaniach. Właśnie mi nie chodzi do końca przestępstwo, tylko chciałem właśnie o tym wspomnieć, że to była grupa składająca się z, głównie z jego znajomych. Natomiast, co ważne, tam należała jedna bardzo ciekawa postać, która właśnie też rzuca inne trochę światło na to, kim Elvis mógł być. Mówię o kimś takim, który nazywał się Alan Fortas. Jest to bardzo interesująca postać, dlatego że był on siostrzeńcem niejakiego Abe Fortasa. Ten Abe Fortas był sędzią Sądu Najwyższego, jedną z ważnych postaci właśnie, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych, i on miałby bardzo pomagać prezydentowi Lyndonowi Johnsonowi w tym, żeby gdy ten miał jakieś problemy, jeśli chodzi o wyborcze kwestie, to znaczy on był tam sądzony o to, że jakiś mógł wybory sfałszować, i ten właśnie sędzia miał pomagać w tym, żeby go wybronić z tych problemów. Dlaczego jest to takie ważne i ciekawe? Bo tak jak wspominałem, ja o Elvisie mówi się, że on nie wywodził się z żadnych takich istotnych środowisk. A już te dwie fakty, że znał siostrzeńca znanego sędziego, który miał duże wpływy polityczne, no sugeruje, że Elvis od początku obracał się w takich kręgach, które były jednak z jakiegoś powodu wpływowe. Znał tego Mississippi Slim, który był ówczesnym muzykiem, i znał tego siostrzeńca ważnego sędziego. Oczywiście siostrzeniec to nie jest konkretna osoba, natomiast w Stanach Zjednoczonych istnieje taki system, w którym często ważne są powiązania rodzinne. To znaczy, no widzimy takie rody niekiedy, które mają duże wpływy polityczne. Najbardziej znane oczywiście są rody Rothschildów czy rody Rockefellerów, no ale są między innymi jakieś rody Bushów, rody Kardashianów z naszych takich współczesnych czasów. To jest też bardzo ciekawa sprawa, że są gwiazdy Instagrama siostry Kardashian, no ich ojciec również był znanym prawnikiem, także no, te kwestie rodowe mają w Stanach Zjednoczonych bardzo duże znaczenie. A Elvis w dzieciństwie, w młodości znał siostrzeńca ważnego sędziego, i no to sugeruje, że on jednak nie był taką postacią znikąd. Jakby od samego dzieciństwa, od samej młodości miał już takie dosyć ciekawe koneksje. No być może to był właśnie przypadek, że udawało mu się poznawać takie wpływowe osoby, ale jednak no te przypadki są takie zastanawiające. Być może właśnie dlatego jego biografia nie jest do końca taka, jak ona jest przedstawiana. Być może on miał jednak inne koneksje, które wpłynęły na to, że był jako artysta lansowany. W zasadzie o tym świadczy dalszy rozwój jego kariery. To znaczy, on też bardzo szybko zaczął nagrywać dla niejakiego Sama Phillipsa. Miał około 20 lat i zaczął nagrywać swoje utwory. I ważną piosenką, która została puszczona w radiu, było That's Alright, Mama. I ta piosenka stała się natychmiast hitem. No to jest dosyć dziwne, dlatego że Elvis nawet nie był autorem tej piosenki, to był cover, a mimo wszystko zostało tak mocno wylansowane. Nie wydaje mi się, żeby taki młody artysta
No tak po prostu, i gdy posłucham tej piosenki, ona nie wydaje się niczym wyjątkowym, co do, jeśli porównamy ją z twórczością innych artystów z tamtego okresu, między innymi z samym Mississippi Slimem, o którym mówiłem wcześniej. To w sumie muzyka jest bardzo podobna, nie widać tu jakiejś dużej różnicy. No dobra, bo ja chciałem poruszyć właśnie te moje wątpliwości co do samego przynajmniej przebiegu takiej kariery Elvisa, że być może właśnie ona wyglądała trochę inaczej niż to jest przedstawiane. A ty jeszcze może uzupełnij te rzeczy właśnie dotyczące przebiegu kariery Elvisa. No tak, wydaje mi się, że jest istotne, żebyśmy trochę się zatrzymali, przyjrzeli się pierwszym latom jego życia, które miały duży wpływ na formację jego konstrukcji psychicznej. I powiedzmy sobie na początku, że i to jest mój emocjonalny odbiór tej postaci i myślę, że duża część popkultury właśnie w ten sposób go widzi, że to nie jest celebryta jak wszyscy. Elvis jest to postać, i tu proszę słuchać, transcendentalna, tak, ale rozumiem to w taki sposób, że przez to, że pojawił się ten mit o tym, że on umarł, a jednak żyje, tak, w sensie, że nie umarł, a tak naprawdę żyje, sprawiło to, że stał się poniekąd nieśmiertelny, tak, w sensie nie umiera, tylko żyje, a kiedy rozmawia się o różnych teoriach spiskowych, to ludzie mówią przeważnie tak, tak, i jeszcze tam i wielka stopa siedzi z Elvisem i z kosmitami i tak dalej, więc to wyobraźni, w imaginarium to jest banda tych szaraków, o których też rozmawialiśmy kiedyś, wielka stopa i Elvis w tym jego końcowym stylu, w tej białej kapocie, niepodrabialnym ogólnie outficie, tak, w sensie ogólnej stylistyce, która bardzo wyróżniała się nawet na tle tych szalonych lat 70. Więc Elvis jest figurą, która przebiła się gdzieś głęboko poza zwykłe oddziaływanie takiego typowego celebryty. Myślę, że jest to postać absolutnie wyjątkowa, chociaż bardzo złożona. Będziemy poruszać wiele interesujących zagadnień z jego życia, dziwnych, śmiesznych, często smutnych, ale miejmy świadomość, że to jest przede wszystkim człowiek. No, to był człowiek, który no, ciężko znosił sławę, która go dotknęła. Mieliśmy do czynienia z prostym chłopakiem, który wychował się na głębokim południu. Oczywiście mówiłeś o mafii z Memphis i tym wątku, ale pierwsze 12 lat życia spędzał jeszcze głębiej na południu, w najbiedniejszym stanie aktualnie Stanów Zjednoczonych, Mississippi, w małej wiosce Tupelo. Czy była to nawet miejscowość, ale rodzina była ponoć na tyle biedna, że mieszkali na osiedlu przeznaczonym dla ludności czarnoskórej i to ponoć miało duży wpływ na wrażliwość muzyczną Elvisa, ponieważ miał mieć kontakt z rytmami muzyki czarnej i tak, ale też mnie to zastanawiało, bo jak właśnie jest między innymi ten Mississippi Slim, o którym wspomniałem, to był właśnie muzyk wywodzący się z trochę innych tradycji. Ale w sensie, że to był muzyk jeszcze z rejonu Mississippi, a nie z rejonu Tennessee, gdzie on się później przeprowadził, bo w wieku 12 lat Elvis wraz z rodziną przenosi się do Memphis i to z tym miastem będzie się wiązała jego przyszłość później. Tam się buduje mafia z Memphis, ale jeśli chodzi o jego powiązania bezpośrednio ze stanem Mississippi, to no, mi trudno jest jakoś je śledzić. Bardzo wiele osób się tam pojawia, też tak dobrze nie kojarzę tej całej branży. Ale chciałem tylko powiedzieć, że bardzo ważną rolę w pierwszych latach funkcjonowania młodego Elvisa miały dwie rzeczy tak naprawdę. I to może Państwa nieco zdziwić. Pierwsza to Kościół w rozumieniu Zboru Bożego, jednego z głównych kościołów zielonoświątkowych, jak to się mówi, tak? W sensie, że Elvis jako dziecko z mamą chodził do zboru i tam odbywały się różnego rodzaju mniej lub bardziej w duchu charyzmatycznym nabożeństwa. I bardzo krytykowane później ruchy Elvisa na scenie prawdopodobnie były w pewien sposób zaczerpnięte z tego, co on tam widział jako dziecko. To była jedna rzecz. A druga bardzo ważna rzecz to jego fascynacja komiksem Kapitan Marvel, ale Junior, w sensie, no, ja też się nie znam za bardzo na komiksach, ale był Kapitan Marvel, no i potem stworzono jego młodocianą wersję, do której Elvis później bardzo często nawiązywał przez całą swoją karierę, w różny sposób będziemy też do tego wątku wracać. Ale te główne motywy z jego życia to jest życie w biedzie, później mówi o tym, że w domu nie było bieżącej wody, że musiano pobierać wodę ze studni, że ogólnie tu, jeśli tam wysyłałem zdjęcie tego jego domu, który został zachowany, nie wiem, czy masz je tam tutaj, żeby pokazać, myślę, że to by było też dosyć wymowne, bardziej niż tutaj moje mówienie bezpośrednio o tym.
Ale już bezpośrednio na samą psychikę Elvisa miał wpływ pewien tragiczny incydent, ponieważ był on bliźniakiem, tak? W sensie miał bliźniaka, który urodził się niestety martwy. I Elvis do końca życia w głowie pracował nad tą ideą dualizmu. Dlaczego ja, dlaczego nie on, a co by było, gdyby on też przeżył? I ten moment, ten element przeżycia, to zjawisko, które ponoć w psychologii dosyć często się pojawia właśnie, że jeśli jeden bliźniak ginie, to drugi ma tendencję, żeby w jakiś sposób pracować nad tą traumą przez całe życie. Tak? Często pracują nawet nad swoim poczuciem winy z tego powodu, mimo że no, trudno mówić o niemowlaku, żeby jakoś się przyczynił do śmierci brata. Elvis przez lata w wielu różnych sytuacjach powracał do tego wątku i my też do niego wrócimy, kiedy pojawi się bardzo ważna postać na jego drodze życiowej, pan Larry Geller. Ale na dany moment jeszcze chciałem powiedzieć, że jest taka dosyć ciekawa drobnostka związana z życiem Elvisa w jego pierwszym dniu nawet. Tak? Ojciec utrzymuje, że w dniu, w którym Elvis się urodził, widział na niebie dziwne niebieskie światło. Więc można powiedzieć, że tutaj ten element tego, że on miał być kimś jakby wybrańcem, pojawia się już w świadomości jego rodziców od pierwszego dnia. Jeśli zaś chodzi o jego koneksję, generalnie nie wiem, jak mogły się one przedstawiać. Rodzina Vernon Elvis był osobą, która odbywała karę więzienia, ale szczerze nie pamiętam za co konkretnie i nie kojarzę, żeby było jakoś przedstawione, że ma jakieś głębokie powiązania. Za to chciałem przedstawić dosyć ciekawe korzenie etniczne jego rodziny, że tutaj zapisałem sobie, matka była częściowo pochodzenia szkockiego, częściowo francusko-normandzkiego i po prababce cirokeskiego, czyli widać, że ta mieszanka różnych genów, a ojciec miał pochodzenie szkocko-niemieckie, że ta mieszanka różnych genów, jak to często bywa, dała osobę, która była później w percepcji społecznej odbierana jako bardzo atrakcyjna. Pierwsze 12 lat życia Elvisa upłynęło właśnie na tym głębokim południu, które w świadomości Amerykanów jest uniwersum zupełnie odrębnym i zamkniętym w sobie. To jest tak zwany Bible Belt, który praktycznie pokrywa się z dawnym podziałem na te dwie strony, północ-południe w czasie wojny secesyjnej, w czasie wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. Tak? I historia ta ma o tyle duże znaczenie, w sensie ten faktor, ten element pochodzenia Elvisa, że jest on z południa, tak? Później będziemy mówić o różnych gwiazdach prawdopodobnie, większość z nich będzie wywodzić się albo gdzieś z terenu Nowej Anglii, okolicy Nowego Jorku, albo Kalifornia, mówiliśmy o Laurel Canyon, tam to były dzieci przeważnie związane z wojskowymi i pochodzące z terenów Kalifornii. Za to sięganie po postać tak wpływową z głębokiego południa, które w świadomości Amerykanów jest czymś, czego wręcz się wstydzą, tak? W sensie ci z północy, ci z Kalifornii wstydzą się, tak, że tam są ludzie głupi, że tam to myślenie konfederackie jest głęboko zaprogramowane w umyśle, że żyją ci tak zwani rednecy, no i generalnie, że jest to teren, w którym oświata nie funkcjonuje tak jak w oświeconych częściach Stanów Zjednoczonych, tak w ich mniemaniu, ale no, to jest bardzo złożony temat i też bardzo chętnie bym o nim kiedyś porozmawiał odrębnie, zwłaszcza, że jest cały gatunek literacki Southern Gothic w ogóle, który tak naprawdę wcale nie jest taki prymitywny, jest bardzo interesujący. No i Elvis zaczyna na głębokim południu, głębokiego południa, a potem przenosi się na północ obszaru, który dalej jest po głębokim południem, czyli do stanu Tennessee. I tam tak naprawdę zaczyna się jego kariera według oficjalnej wersji, kiedy idzie do studia nagraniowego, żeby nagrać dla swojej mamy, którą bardzo kochał, tak? I to też jest często podawane, że często może to uczucie było wręcz przesadzone. Jego rówieśnicy mówili o nim, że jest mamin synkiem. No i ale to jeszcze tak może dodam, że kiedy dostał gitarę, tak naprawdę byłby niezadowolony z tego faktu, ponieważ chciał rower. Kiedy idzie na pierwsze nagrania, pracuje, dorabia jako kierowca ciężarówki, tak, dorabia sobie, szuka jakiegoś normalnego zajęcia, ale próbuje nagrać dla swojej mamy dwa utwory muzyczne w jednej z wytwórni
produkującej nagrania muzyczne. No i tak teoretycznie. No tu chciałem trochę wspomnieć o tym, bo tak to też mnie, ten wątek właśnie też mnie zastanawia. Doszliśmy więc do tego samego momentu, to znaczy do nagrania tego utworu, który stał się lokalnie, przynajmniej tam sławny, w miarę sławny, puszczany też w radiu potem. Natomiast to interesująca jest ta tematyka, że ten utwór też był skierowany do mamy, matki, a później Elvis kojarzony z tymi ruchami, ruchami bioder i z taką seksualizacją mocną, a z drugiej strony te pierwsze utwory mają być skierowane do matki. To jest takie, no brzmi to tak trochę dziwnie, tak jak bierzemy tak po prostu, analizujemy różne fakty naraz, to się nie zwraca na to uwagi. Ale moim zdaniem to jest takie no, zastanawiające i to takie, brzmi to, jak tak się spojrzy na to z takiej perspektywy, jest to trochę dziwne, zastanawiające i absurdalne, że mimo tego, że on właśnie jest uważany za, na przykład, że eksponował te ruchy, które były no, jeszcze niedozwolone w takim konserwatywnym społeczeństwie, to te pierwsze piosenki kieruje do matki. Jest to zauważany taki trochę absurd. No, wspominam o tym dlatego, że później w popkulturze, nie tylko w karierze Elvisa, ale zdarzają się takie dziwne absurdy. No ich jest bardzo dużo i to jest postać, która właśnie dlatego jest ciekawa, że jest tak często niespójna w przekazie. Ale jeśli chodzi o same ruchy, to Elvis sam po latach mówił, że panowie dajcie spokój, I was just jiggling, tak? W sensie, że to były tylko takie jego ruchy, które faktycznie mogły być nawet inspirowane tymi ruchami takimi, no nie, może nie konwulsyjnymi, ale takimi ruchami, które widział w tym zborze. I jeśli oglądamy to teraz, no czy państwo widzą w tym coś specjalnie erotycznego, zwłaszcza, że w tym okresie historycznym można było oglądać wystąpienia kulturystów, którzy byli nasmarowani oliwą w obcisłych slipach, wyprężeni i to nie budziło jakiegoś skandalu obyczajowego. No, też mnie zastanawia, też tego nie rozumiem, no przecież już wtedy no, normalnie na przykład na plażach już się zdarzały kobiety tam też mocno poobnażane i jakoś nikogo to nie gorszyło, a nagle tu jakieś tańczenie niby kogoś gorszy. No. Nie wiem, też mnie bardzo dziwi ten wątek w karierze Elvisa. No tutaj też trzeba wspomnieć, że po odniesieniu pierwszych sukcesów, które były na razie na małą skalę, wcześniej współpracował z wytwórnią w ograniczonej skali, potem jakieś próbne kontrakty podpisał, aż w końcu zainteresował się nim pewien człowiek, który będzie go otaczał i opieką, ale będzie go kontrolował i koniec końców okaże się czarnym charakterem w jego historii. Niedawno w kinach gościł film autobiografia Elvisa, znaczy autobiografia, biograficzny film Elvisa, w którym to właśnie ten pan, menadżer Elvisa już do końca jego życia, który jest nazywany pułkownikiem Parkerem, Tomem Parkerem, mimo że później okazuje się, że to nie było jego prawdziwe ani imię, ani nazwisko, ten człowiek zaczyna organizować dla Elvisa wystąpienia w szerszej skali. No i tam zaczynają się te dziwne zachowania fanek. No i tu znowu wracamy do tego, co pojawiło się już przy motywie Beatlesów. Skąd to się wzięło? Może był to jakiś ruch marketingowy? Nie wiemy, co nastąpiło pierwsze. I odpowiedzieć sobie na pytanie, co spowodowało, że akurat ten typ ruchów Elvisa wywołał taki stan świadomości u nastolatek, ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, zwłaszcza, że te ruchy nie są zbyt erotyczne. On, trudno powiedzieć, że był jakoś wyzywająco ubrany. Ponoć ubierał się dziwnie i to też powodowało, że był dosyć prześladowany przez swoich rówieśników. Był to raczej nieśmiały chłopak, który na scenie dawał się ponieść. No i te jego ruchy były specyficzne, ale były erotyczne. W ogóle, czy ktoś by je tak odebrał? On dosłużył się takiego przydomka Pelvis, tak? Elvis, pelvis to z łaciny, czy tam też po angielsku to jest miednica, tak? W sensie bardzo nawiązywano do tych jego ruchów, które później w dalszej części jego kariery, kiedy już był trochę starszy, zupełnie znikły, tak samo jak styl muzyki zupełnie się zmienił. Ale jedno jest pewne, że ze strony Elvisa to nie był przekaz erotyczny, tak? W sensie on był faktycznie chłopakiem z południa, który był introwertykiem, który był bardzo zaangażowany w relacje z matką, trudne relacje z ojcem i nie było w nim nic z takiego typowego zwyrodnialca na tym etapie, tak w sensie, jeśli patrzymy na jego biografię. No był prostym chłopakiem, takich znamy też często z polskich wsi. Myślę, że to jest bardzo wysoki standard często poziomu życia z punktu widzenia kultury, etyki i tak dalej. Paradoksalnie często, niektórym by się wydało, że tak nie jest. Ale oczywiście później kariera Elvisa zmienia, tak wiemy, co show biznes zrobi z ludźmi w większości, że mieli i wypluwa, ale
No, czy dla ciebie te jego ruchy są jakoś wybitnie erotyczne, w sensie wiem, że to może dziwnie brzmi tak pytając, ale czy potrafisz sobie wyobrazić, że coś takiego mogłoby na kobiety działać w jakiś bardzo mocny sposób? No nie wiem, mi się wydaje, że to jest jakieś, historia wygląda na zmanufakturowaną, no zresztą to przypomina trochę to, co się dzieje obecnie z takimi jakimiś gwiazdami, no obecnie też nikogo nie szokują, już jakieś takie niby zachowania, że ktoś tam się rozebrał i tak dalej, a przez jakieś środowiska typu Budelek nadal jest to lansowane jako coś, co niby wzbudziło jakąś taką reakcję, gdy to naprawdę już nie budzi jakiejkolwiek zainteresowanie i reakcji nikogokolwiek. Wydaje mi się, że to był po prostu chwyt marketingowy, że to było lansowane jako coś skrajnie gorszącego. No, no, myślę, że po prostu w całej tej biografii jest dużo takiej kreacji. Nie wiem, co to jest prawda, ma co nie. Moim zdaniem jest to dużo absurdów i być może nie wszystko, co wiemy o tej biografii, jest tak naprawdę prawdziwe. Bo na przykład wspominali, że on się wywodził z tych biednych dzielnic, no ale w rzeczywistości znał w okresie młodości już dosyć wpływowe postacie. Tak samo w okresie młodości był lansowany w radiach przez już znane w tamtym okresie postacie, znanych muzyków ze sceny folk, tak jak ten Mississippi Slim, dlatego jest to zastanawiające. Tak samo mówi się, że inspirował się głównie tą muzyką czarnych, a w rzeczywistości lansowali go też muzycy związani z tą sceną takich białych redneków, którzy tak stylizowali się na tych kowboi, takich typowych Amerykanów, także no tu jest wiele dziwnych i absurdalnych sytuacji związanych z przebiegiem tej biografii. No rzekomy szok, jaki miałby wywoływać tego ruchu, też jest moim zdaniem jakimś absurdem i elementem po prostu medialnej kreacji. Ja to po prostu odbieram w taki sposób. No Elvis później odnosił się do tego w taki dosyć ironiczny sposób i mówił, no ludzie, to co wtedy to było bardzo łagodne w porównaniu z tym, co jest teraz, tak, w sensie lata 70. No powiedzmy sobie, że Elvis przechodzi od tych konserwatywnych czasów lat 50., zwłaszcza na południu, przez szalone lata 60. z całym bagażem, później po jeszcze bardziej chyba szalone lata 70., więc bardzo silnie wyrażają się przez niego te zmieniające się epoki, jeśli zobaczymy styl jego ubioru, tak, to jest zachowanie sceniczne, no to między Elvisem z tych dekad jest olbrzymia różnica, ale no na ile to było sztuczne, na ile nie, trzeba powiedzieć, że Elvis miał na pewno charyzmę, tak, więc trudno tego odmówić, a ja też... Tak, ja też bym chciał powiedzieć właśnie, że on miał realny talent muzyczny i ten głos na przykład jego to naprawdę po prostu był talent, żeby w ten sposób zaśpiewać, ta barwa głosu jest taka naprawdę ładna, to się wyróżnia, jest masa gwiazdek obecnie, no ale też w historii całej muzyki rozrywkowej, po prostu gwiazdek, które no nie mają jakiegoś realnego talentu muzycznego, mieli jakichś takich muzyków studyjnych, co za nich nagrywali i sami nie mieli nawet dobrego głosu, no to głos Elvisa jest faktycznie taki wyróżniający się, taka bardzo ciekawa barwa, też właśnie jak ten głos tak przeskakuje, ciekawie od takich niższych, no, wyższych tonów te niskie, takie ciekawie brzmiące ten lekko basowy głos. No ale oczywiście rozmawiamy tu o muzyce rozrywkowej, dlatego tu oceniamy tak po prostu brzmienie tej muzyki, czy ona jest przyjemna dla ucha, czy nie, a nie takie zdolności techniczne. No wiadomo, że żaden z tych muzyków, które wykonywali muzykę rozrywkową, nie podchodzi do tych takich muzyków klasycznych. Swego czasu na przykład Freddie Mercury śpiewał z jakąś śpiewaczką operową, no i mimo, że on też miał przynajmniej technicznie, ja nie lubię jego barwy głosu, jeśli chodzi o Freddiego Mercury'ego, ale technicznie był dosyć dobry i gdy próbował śpiewać z jakąś śpiewaczką operową, to sam stwierdził po prostu, że to jest całkowicie inny poziom, że nie daje rady. Nie daje rady tego robić. No także wiadomo, że jeśli rozmawiamy o muzyce rozrywkowej, to trzeba ten głos całkowicie inaczej oceniać. No w każdym razie, jeśli chodzi o barwę Elvisa, no to faktycznie tutaj widać ten talent muzyczny i no coś w tym głosie jest takiego, że oprócz tej niesamowitej barwy też takie wyczucie, że faktycznie te piosenki są takie no ładne i przyjemne po prostu i to nie jest taka, nie widać tu właśnie... Nie, on na pewno nie był po prostu w 100% kreacją, to znaczy miał jednak tą charyzmę, ten ładny głos i mimo wszystko właśnie coś w sobie miał. Nie oceniam go jako taką gwiazdkę całkowicie wykreowaną, ale moim zdaniem był jakaś forma wsparcia, z jakiegoś powodu to on był właśnie kreowany. No niektóre fakty z jego biografii sugerują, że właśnie od początku była jakaś forma kreacji, ale nie zaprzeczam, że on miał realny talent muzyczny w przeciwności do wielu innych gwiazdek muzyki rozrywkowej. Tutaj jeszcze do widzów taka informacja, że ta biografia będzie pełna absurdalnych wydarzeń, ale im dalej, tym będę ich mówił więcej i te najciekawsze zostałem na koniec, więc tym, którzy wytrzymają do końca, to zachęcam. Jeśli nie dacie rady, to później można przeminąć, bo myślę, że no, ja miałem olbrzymią radość czytając na temat tych jego
niektórych absurdalnych zachowań z późniejszych lat życia. Ale jeśli chodzi o to, o czym teraz mówił kolega Filip, to myślę, że można to rozpatrywać na przykład w takich kategoriach, że wtedy jeszcze ci łowcy talentów działali na takiej zasadzie, że jeździli gdzieś tam po prowincjach i faktycznie szukali ludzi, którzy mają talent, tak? Albo jeździli po tych małych wytwórniach i sprawdzali, co tam można było sprzedać i wyciągali jakiegoś właśnie naturszczyka i próbowali go opakować i sprzedać, tak jak zrobił dokładnie ten tak zwany pułkownik Tom Parker, który wcześniej jeździł z cyrkiem i robił za komiwojażera, robił za impresario, no i pomagał rozwijać karierę, w sensie był menadżerem właśnie jednej z gwiazd folku. Później zaczął współpracować z Elvisem i ta współpraca przerodziła się w stałe współdziałanie. Ale może później się to zmieniło o tyle, że technologia przetwarzania dźwięku poszła na tyle do przodu, że można było po prostu zrobić gwiazdę z każdej osoby. Tak jak teraz widzimy, że praktycznie każdy aktor, który chce zacząć nagrywać, śpiewać, może to po prostu zacząć robić, tak, mając takie. To znaczy, też bym wspomniał, że obecnie ta muzyka się tak demuzykalizuje, to znaczy, gdy wtedy jeszcze te wszystkie utwory były po prostu melodyjne na przykład, i była tam taka jasna struktura muzyki, no to obecna muzyka rozrywkowa to się tak demuzykalizuje, że to nie przypomina już takiej jakiejś melodii, tylko jakiś taki, nie wiem. No bardzo mały ten profil muzyczny jest po prostu w tych melodiach, dlatego no łatwiej jest po prostu znajdywać osoby, które tak w cudzysłowie zaśpiewają w ogóle. No oczywiście można też muzykę tworzyć całkiem syntetycznie. No autotuna wrzucasz, tak, i każdy brzmi jak prawie profesjonalny wokalista. Jeśli chodzi o samego Elvisa, no to on akurat głos miał piękny i ta barwa głosu do mnie też bardzo trafia. Wyczucie rytmu i tak dalej, ale to trzeba przyznać, że nie był kompozytorem swojej muzyki, tak, w sensie, że poza praktycznie chyba jednym takim utworem szerzej znanym, Love Me Tender, gdzie on współpracował przy pisaniu, to inne piosenki były mu dostarczane i wynikało to też z dosyć niekorzystnej umowy, co jest eufemizmem. Umowa, którą on zawarł z menadżerem, była często określana jako najgorsza umowa stulecia. I sam fakt jej zawarcia przez ojca, tak, w momencie, kiedy Elvis zawiera tę umowę, jest jeszcze nieletni w rozumieniu prawa amerykańskiego, ma poniżej bodaj 20 lat. Ojciec zawiera umowę tak, że Elvis praktycznie zrzeka się praw do swojej własnej twórczości, a jego właścicielem, tak, w sensie właścicielem jego twórczości, jego praktycznie całej osoby w rozumieniu artystycznym staje się pułkownik Tom Parker. Tu ci chciałem tylko przerwać właśnie, bo podobne, analogiczne sytuacje występują w przypadku również innych gwiazd rocka. Między innymi Jimi Hendrix też podpisał jakieś niekorzystne umowy, tam później jego też w cudzysłowie właściciele nowi zmuszali go do grania i to też się często uznaje za jeden z powodów jego późniejszego, tego, że doprowadzi się do takiego stanu, że umarł, że tak samo Beatlesi podobno podpisali też różne złe umowy, także ten wątek powtarza się bardzo często i to jest też trochę dziwne, że takie uzdolnione osoby nie potrafią jakby w żaden sposób menadżersko podejść do swojej kariery. Znaczy, mnie to nie dziwi, ponieważ to są przeważnie prości ludzie, tak, w sensie to są normalny chłopak i to jeszcze w wieku nastoletnim, miał ojca, który też był raczej prostym człowiekiem, przynajmniej wedle oficjalnej informacji i trudno orientować się w tych wszystkich niuansach, po prostu chce się mieć menadżera, chce się mieć stałe źródło dochodu i na początku, kiedy człowiek nie zna swojej wartości, to pewnie jest gotów zrobić wiele głupich rzeczy. No a może było też zupełnie inaczej, nie wiemy, ale fakt jest taki, że tak naprawdę Elvis nie miał za dużej kontroli nad własną karierą od tego momentu. No w każdym razie, gdybyśmy spojrzeli tak bardziej spiskowo na tą postać, no i na postacie w ogóle inne z tej dziedziny popkultury, no to to jest taki też argument, nie, oczywiście nie jest dowód, ale taki pewien argument i sugestia, że te postacie być może są od początku kreowane i dlatego nie mają kontroli nad swoim życiem, dlatego że one już od podstaw mają, powiedzmy, ludzi, którzy ich karierą zarządzają i to jest bardziej forma kreacji. To jest dosyć mocny argument za taką wersją, ale może być tak faktycznie, jak mówi Przemek, że to są po prostu ludzie, którzy no, szukają tego zatrudnienia i tak po prostu zgadzają się na to, co leci, dlatego z powodu własnych błędów. No myślę, że na pewno tak było wtedy bardziej niż teraz, bo teraz jeśli zobaczymy, że jakieś aktorzy mogą być piosenkarzami i to w ciągu jednego dnia mogą zmienić po prostu profesję. Tak? Jest dużo takich przykładów. Pewnie wtedy nie było to takie łatwe. I też trzeba powiedzieć, że najważniejszymi postaciami show biznesu nie są ci piosenkarze, nie są ci nawet aktorzy, tak, w sensie najważniejsi są właśnie menedżerowie i producenci. To są te postaci, które nigdy nie rzucają się w oczy i praktycznie nikt nie zwraca uwagi
ani na ich życiorys, ani na modus operandi, na to, jak zmieniają branżę, jak podchodzą do tych swoich podopiecznych. Ten temat praktycznie nie dotyka żadnej strefy edukacji. Tak? W sensie nie ma praktycznie takiej dziedziny, w której byśmy, ucząc się jej, dowiedzieli się więcej o menadżerach. To są postaci, które operują gdzieś z tyłu, no i często są bardzo tajemnicze, bardzo nawet mroczne. To były też takie znane postaci, jak na przykład Phil Spector, jeden z menadżerów Beatlesów, który był oskarżony o morderstwo nie, tam parę lat temu w ogóle tak został skazany. No, no ale tak, jeśli chodzi już... Bardzo ciekawe i co ciekawe, no, to się nadal się na tyle coś takiego przejawia. To znaczy wielu osób uznawało, że tamte czasy był takim efektem po prostu takiego buntu młodzieżowego, że jakaś młodzież nagle organizowała spontaniczny bunt, który przerodził się w różnego typu dzieła popkulturowe, które no, zreformowały świat, no ale w rzeczywistości za tymi młodymi ludźmi stali ci starsi producenci muzyczni, którzy tym raczej kontrolowali. To ciekawe rzeczy się dzieją obecnie, jeśli chodzi na przykład scenę YouTube'a, to znaczy no, wiele tych młodych, młodzieżowych albo nastoletnich gwiazd ma po prostu ze sobą całe zespoły, które za nich kreują ten ich wizerunek. No także od samego początku tej popkultury mamy coś z czymś takim do czynienia, że są naprzód wybijani ci młodzi ludzie, ale w rzeczywistości za nim stoją całe sztaby osób, które tym zarządza, pewnie również do swoich celów. Czy tylko finansowych oczywiście, czy to są jeszcze jakieś kwestie polityczne w tle, no ale to taki proces oczywiście obserwowalny. No, też nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej roli mafii w kreowaniu popkultury w tamtych czasach. Ten motyw będzie powracał, kiedy będziemy mówić o Franku Sinatrze, który tak naprawdę wypromował wraz z gangsterem Momo Kennedy'ego, także wygrał wybory. To brzmi jak jakaś dziwna teoria, ale to jest praktycznie już fakt stwierdzony bez jakichś specjalnych wątpliwości. Jeśli chodzi o relacje samego Elvisa, Toma Parkera i mafii, to one też są niejasne i myślę, że o biografii menadżera Elvisa bardzo wiele nie zostało powiedziane. Elvis pod koniec życia miał obsesję, że mafia chce go zniszczyć, więc kto wie, w którym momencie i w jaki sposób ta mafia weszła w jego życie. Nie chodzi mi tutaj o mafię z Memphis, tak? Na tym momencie już zaczyna się pojawiać. Szerokie grono znajomych przyjaciół Elvisa otacza go, pracują jako jego ochroniarze, trudno powiedzieć, że służący, tak? Ale pomagają mu w różnych rzeczach, no i oczywiście pracują też jakby dla niego. No i w tym momencie Elvis, który nie lubi być sam, który już zaczyna trochę cierpieć z uwagi na sławę, która wokół niego narasta, cieszy się z tego, że ma otoczenie, w swoim otoczeniu dużo ludzi, z którymi jest spokrewniony. I tu widać też, myślę, ten jego pozytywny aspekt charakteru, tak? Że chciał mieć blisko ludzi ze swojej rodziny, że był raczej osobą, która nie miała jakiegoś takiego niesamowitego ego, przynajmniej w tym momencie, tak? W sensie, że bardzo wiele miejsca pozostawiał ludziom naokoło, nie wskazując, że nie zmienił się jako osoba. Co potem może się zmienić, i to też już w kolejnych latach wraz z postępem jego upadku psychicznego, też fizycznego. Elvis jest bardzo kontrowersyjny w tamtych czasach. Ludzie dyskutują, ponoć Ku Klux Klan palił jego płyty. Pojawia się w programie telewizyjnym Eda Sullivana, który bardzo znany dziennikarz muzyczny, który nie tylko muzyczny, który wypromował też inne kapele, który wspomógł karierę Elvisa, także ona wystrzeliła, kilkukrotnie występował w jego programie. No i tutaj zaczyna się nakręcać pewna spirala. Tak, z jednej strony mamy muzyka, który jest bardzo kontrowersyjny, który wzbudza dużo emocji też negatywnych, ale który ma niepodważalną charyzmę i przyciąga do siebie bardzo łatwo tłumy ludzi. I dosyć kontrowersyjną decyzją, którą podjął menadżer Tom Parker, jest wysłanie Elvisa do wojska, tak? W sensie chciał zmienić jego wizerunek na taki, w którym Elvis nie byłby już symbolem buntu, tak? Bo ten nowy gatunek muzyki, który on stworzył teoretycznie z fuzji elementów takich jak rytmiczny blues, jak country, uznawany jest za prekursora rock'n'rolla, ten gatunek muzyczny mógł uchodzić za symbol buntu. Tom Parker mówi, że on chce sprzedać go szerszej grupie ludzi, chce zrobić z niego pana Amerykę, tak? Osobę, która będzie trafiać do wszystkich, która będzie mogła być sprzedawana literalnie wszystkim. I żeby to zrobić, wpada na pomysł, żeby wysłać go na służbę wojskową do Niemiec. I faktycznie Elvis odbywa tę służbę, ścina włosy, tak, jego charakterystyczna fryzura. No też nie jakoś bardzo, w sensie tego włosy porównując z pewnymi warunkami z tych czasów nie są jakieś prawie długie, tak samo jak to było w przypadku Beatlesów. No i Elvis faktycznie jedzie do Niemiec i tam odbywa służbę wojskową. No.
taka ciekawostka, bo z Niemcami ma związek więcej gwiazd tamtego okresu. To chyba wspomnialiśmy o Beatlesach. Tam też był taki wątek, że jeszcze oni, zanim oni zaczęli w ogóle na dobra robić karierę, to nagle wyjechali do Niemiec, że im osoba zarządzająca nimi na tamten okres ich karierą załatwiła pobyt w Niemczech. No i mam takie pytanie, czy to w ogóle ma jakiś ze sobą związek? A propos jeszcze rozmowy, którą kiedyś odbyliśmy na kanale Chrobry Szlak, to na przykład też Jeffrey Dahmer i jeszcze jeden seryjny morderca, tutaj zapomniałem jego nazwiska, wspomniałeś o nim, wyjeżdżał do Niemiec. I czy te dziwne, zastanawiające wyjazdy do Niemiec mogą mieć jakiś związek, czy nie, twoim zdaniem? Znaczy sam fakt, że Jeffrey Dahmer i Gary Heidnik, dwóch seryjnych morderców o dosyć podobnym modus operandi, stacjonowali w Niemczech, bazy były w odległości kilkunastu do 20 kilometrów, i że w tych okolicach odbywały się napady i zabójstwa, wydaje mi się, że to może nie jest to przypadek i jest na pewno dosyć podejrzane, zwłaszcza że Gary Heidnik bronił się potem, mówiąc, że tam dawano mu bardzo dużo różnych narkotyków, w sensie, że prano mu mózg. I w przypadku Beatlesów było to trochę inaczej, bo tam oni wchodzili w pracę z tak zwaną szkołą darmsztacką awangardy muzycznej, grali bardzo dużo koncertów. Myślę, że nie miało to akurat tego profilu wojskowego, ta scena brytyjska jest też trochę inna. A jeśli chodzi o Elvisa, to wojsko tak naprawdę zamiast ustawić go, tak naprawdę wprowadziło go na drogę do upadku. Tak? W sensie to wojsko zaczęło mieć kontakty z amfetaminą, która miała na celu pobudzanie żołnierzy, tak, w sensie miał mieć większą aktywność, było to dosyć ponoć popularne i dosyć pospolite wtedy w wojsku, żeby pobierać ten specyfik. No i Elvis był przebodźcowany i potem, żeby iść spać, musiał brać leki nasenne. No i to powodowało taką spiralę, która będzie się nakręcać przez całe jego życie i powodować coraz gorsze efekty. Ale trzeba powiedzieć, że przez całe swoje życie Elvis nie był nigdy zwolennikiem narkotyków i ten motyw też poruszymy później przy jego rozmowie z Nixonem, tak? W sensie, że to nie był taki typowy narkoman, tak? Tak jak Elvis nie jest też takim typowym przedstawicielem intelektualnej lewicy, jak większość gwiazd kontrkultury, wręcz odwrotnie, jego mentalność była w dużym mocnym aspekcie wzorowana właśnie na kapitanie Marvelu i sam mówił, że ma w sobie tego superbohatera, kochał służby porządkowe, kochał policjantów i miał... A to właśnie w związku z tym chciałem cię jeszcze dopytać, bo czy w sprawie wojska, ale w sprawie również agentury, oczywiście agentura ma duży związek z wojskiem, dlatego że te agentury, takie jak CIA, no mają te ważne pozycje w samym wojsku i wpływają na to, jak później wojsko jako takie funkcjonuje. I czy Tom Parker miał jakiś związek z agenturą? Czy są jakieś jego koneksje, na przykład z CIA albo z inną agenturą amerykańską? To jest dosyć w ogóle ciekawe pytanie, bo jego biografia, którą sobie wymyślił, została całkowicie sfałszowana. On pułkownikiem naprawdę nie był, dostał to jako jakoś honorowe odznaczenie. Okazało się, że był mieszkańcem holenderskim, że był obywatelem Holandii, który uciekł ze swojego rodzinnego kraju, a możliwe, że uciekł dlatego, że mógł być podejrzany o morderstwo. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam faktycznie odbywał służbę w wojsku, ale nie dosłużył się żadnego wyższego odznaczenia. I czy są jakieś informacje na temat tego, że on miał pod niej jakieś powiązania ze służbami? Nie wiem, nie znalazłem takiej informacji i na dany moment trudno mi się wypowiadać w kategoriach, że jest to jakoś bardzo prawdopodobne. Możliwe, że był... Ale no same związki z wojskiem i tak są dosyć istotne, bo to jednak jest taki mocna czerwona flaga, mocny red flag właśnie, jeśli chodzi o jego biografię, bo dużo osób, które były związane z wojskiem, a później się jakoś zajmowały tą popkulturą. Jest między innymi taka ciekawa postać związana z kościołem procesu. Ten kościół procesu był również wzbudzał zainteresowanie w środowiskach popkulturowych. To taka ciekawa organizacja. Ja omówię w innym materiale, mam już przygotowany materiał, tylko muszę to nagrać. Ją zakładał taki człowiek, który nazywał się Robert Moore, później przyjął imię Robert de Grimson. I on również na początku kariery służył w wojsku 4 lata i nagle później zakłada jakiś dziwaczny kościół. Również inne osoby, też dużo menadżerów różnych gwiazd było powiązanych z wojskiem, dlatego no, to jest taki ciekawy wątek. No i teraz obserwujemy, że Elvis jest później lansowany jako osoba też promująca wojskowość. Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek również do rozwinięcia. Myślę, że Przemek też wspomniał również o innych osobach ze świata muzyki, które również miały związek z wojskiem. I nawet nie samo powiązanie z wojskiem samym sobie, tylko wojsko i mafia, tak? Później w życiu Elvisa pojawia się wątek Las Vegas, który jest bardzo istotny i to będzie tak naprawdę pójść do jego trumny, ale
Las Vegas jest praktycznie nieodłączalne od mafii, a w tej sytuacji przy tak dużym tworze prawdopodobnie jest też nierozłączne od służb specjalnych. Ale to trudno tutaj coś konkretnego powiedzieć w tym temacie. Ja nie znalazłem żadnych dowodów, które by były przekonujące. Ale jeszcze jesteśmy trochę wcześniej. Elvis jest w wojsku, tam ma pierwszy kontakt z amfetaminą i tam poznaje swoją przyszłą żonę Priscillę, która ma wtedy 14 lat i Elvisowi jako jedną z jego czarnych kart historii zarzuca się kontakty z tymi małoletnimi dziewczynami. Ale trzeba zaznaczyć, że Elvis do tego dosyć pryncypialnie podchodził, tak? W sensie, że on się z nią ożenił dopiero w wieku 22 lat i z nią nie współżył do tego momentu, tak? To podkreślają bardzo w jego biografiach, ona sama też to podkreśla. Tak? Ja nie mówię, że on żył wielce cnotliwie w międzyczasie, tak? Ale że generalnie nie miał kontaktów seksualnych z Priscillą. Zarzuca mu się też, że jakąś wycieczkę Cadillaciem z grupą 14-latek i tam najgorsze, co można zarzucić, to jest tak zwany grooming, tak? Czyli to jest jakby ewentualnie przyzwyczajanie młodych dziewczyn do kontaktu z starszym mężczyzną, tak? Ale Elvis sobie nie zarzuca się żadnych czynów lubieżnych względem tych dziewczyn w takim ujęciu. No ale i tak jest to jedna z czarniejszych kart historii, którą później też jeszcze można rozszerzyć o traktowanie samej jego żony. On Priscillę zapoznaje, to też jest córka wysokiego wojskowego, dosyć myślę też interesujące. O, to nie wiedziałam, bardzo ciekawy temat, że tu również jest to powiązanie wojskowe. No to myślę, że to powiązanie wojskowe warto śledzić. I po powrocie koresponduje z nią, nie widzą się przez 8 lat praktycznie, w sensie nie wiem, czy się nie widzą przez ten okres, ale biorą ślub zaraz po tym, jak ona przyjeżdża do Stanów, Priscilla mieszka w Niemczech. A tak, jest to taka dosyć romantyczna relacja, gdzie oni sobie piszą listy, dzwonią do siebie, no i Elvis na nią czeka 8 lat. No myślę, że to też nie jest bagatela w świecie, zwłaszcza show biznesu. Mówię jeszcze raz, trudno sobie wyobrazić, pewnie jeździł na koncerty otoczony przez fanki i tak dalej i w żaden sposób nie miał tych pokus na tyle silnych, żeby nie ulec. Myślę, że jest to mało prawdopodobne, ale trzeba docenić jednak i tak taką formę próby życia jakimiś ideami, którą Elvis praktykował. Po powrocie z wojska pułkownik próbuje prowadzić go na trochę inne tory, na przykład Elvis nagrywa kolędy, mało kto jest tego świadom, mało kto ich może słucha, ale Elvis no, może nie był jakoś specjalnie zadowolony z tego, ale nagrywał faktycznie kolędy, świąteczne piosenki i zostały one utrwalone. Generalnie nie chodziło o to, że Elvis był wrogi wobec nagrywania motywów religijnych, bardzo lubił muzykę gospel, którą też inspirował, i o której też jeszcze powiemy za chwilę, ale chodziło o to, że takie kiczowate piosenki w stylu Merry Christmas dla niego były dosyć, no nie były jego takim wymarzonym tematem do nagrywania, tak w sensie bardziej był już chętny nagrywać coś w stylu powiedzmy bardziej ambitnej muzyki, bardziej sensownej niż to, co robił do tej pory. I tu też jest jeszcze dodatkowy wątek, który stanowił ważną część jego życia, ale który jest, myślę, dosyć pomijany, ponieważ też nie miał aż tak dużej wartości, to znaczy praca Elvisa w Hollywood, tak? Elvis nagrywa dużo filmów, jeździ do Hollywood z Memphis, to też dosyć ciekawe, że jeździł tam samochodem, przemierzał Stany praktycznie w tej weftę i nagrywa filmy od lat 50., później w 60., całe masy filmów tak naprawdę, które były dosyć niskiej jakości. Elvis sam się przyznawał do tego, że to są słabe filmy, że nie jest z nich zadowolony, poza kilkoma, ale pod koniec jeszcze ten wątek też wróci, kiedy już będę zbliżał się do momentu śmierci Elvisa i teorii spiskowej na temat tego, czy Elvis faktycznie żyje. Nagrywanie filmów niezbyt go cieszyło też, mimo że interesował się grą aktorską i ponoć miał duży talent, to był niezadowolony ze scenariuszy, które były dla niego wybierane przez pułkownika Parkera i chyba jedynym z jego konkretniejszych osiągnięć w kategoriach filmografii jest film King Creole, który opisuje historię, co ciekawe, muzyka, który jest przez mafię zmuszany do różnych rzeczy, powiedzmy, może gdzieś z podświadomości przemawia. Na pewno prawda. Też ciekawe, bo znowu się pojawia ten motyw właśnie mafii i tego zmuszania do pewnych rzeczy, które no, też jest bardzo ważne w tej biografii Elvisa, bo właśnie mieliśmy mowę o tych kontraktach, które podpisał, które wymarzały na nim takie no, niezbyt dla niego dobre rozwiązania. To te wątki się powtarzają tak. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tak, i myślę, że też takie były realia, tak? W sensie ta fabuła nie jest jakoś zawieszona zupełnie w eterze. Ale teraz przechodzimy do trochę bardziej szalonych motywów z życia Elvisa, tak? Po powrocie ze Stanów próbuje na nowo poukładać sobie swoją koncepcję aktorską
i w jego życiu pojawia się bardzo istotna osoba, która ma na niego potężny wpływ. Tą osobą jest Larry Geller. Kim jest ten człowiek? Jest fryzjerem. Bagatela, ale jednak nie. Jeśli pomyślimy o latach... To mam takie skojarzenie, bo też jedna z osób zamordowanych w willi Polańskiego była również fryzjerem. Myślę, że też te wątki warto powiązać. To ten ruch wówczas dopiero powstawał, taki no, dużo, taki, jeśli chodzi na przykład fryzury i tak dalej, też miało duży wpływ na rozwój tej popkultury. Na przykład te sławne fryzury Beatlesów również były kreowane przez odpowiednie osoby ze świata mody, dlatego ten wątek fryzjerski jest też bardzo ciekawy i warto go rozwinąć, tak myślę. To była rozmowa w ramach serii Dekoder Popkultury. Całość dostępna jest na kanale YouTube'owym Alter Historia. Zapraszamy!